Gazeta Nadnotecki Echa działa już od 25 lat. Z okazji jubileuszu w czarnkowskim kinie Światowid odbyła się gala z udziałem członków redakcji i sympatyków gazety, którzy przypomnieli historię tygodnika. W spotkaniu uczestniczyły też władze samorządowe oraz osoby wspierające gazetę powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Początki nie były łatwe, przyznaje pierwsza redaktor naczelna gazety Gertruda Halicka, która przez wiele lat pełniła też obowiązki dyrektora Domu Kultury. Ideą prowadzonej gazety było poruszanie spraw ważnych dla lokalnej społeczności. Pierwsze lata były trudne, bo teraz jest wszystko technicznie ładnie zrobione, natomiast wtedy to była sprawa, musieliśmy pisać, przepisywać teksty, ale i pracowników i społeczników było sporo. Także braliśmy również udział, jak już mówiłam, w takim przeglądach, spotkaniach prasy ogólnopolskiej i na tle tych wszystkich gazet z Polski, tośmy w Krakowie spotykali się. Nasza gazeta w zasadzie się wyróżniała, bo bardzo dobry kontakt z samorządem. Najpierw Nadnotecki Echa były dwutygodnikiem. Pierwszy numer czarnkowskiej gazety ukazał się 15 stycznia 1991 roku. Aby czytelnicy mogli szybciej docierać do informacji, w 2001 roku gazeta stała się tygodnikiem. Jan Pertek był drugim po Gertrudzie Halickiej redaktorem naczelnym gazety, pełniącym te obowiązki do dziś. Poszliśmy z tego dwutygodnika i to był bardzo ważny krok, bo jak tu dawać, trudno mówić o dzienniku z takimi mocami i potencjałem, ale tygodnik był warunkiem absolutnym, żeby ten tytuł mógł dalej funkcjonować. Tak? To nie mogła być odgrzewana informacja, to jednak, a co tym idzie, mnóstwo problemów technicznych, bo jednak trzeba w niedzielę na imprezie jednej, drugiej, zdarzeniu być, a poniedziałek zamykać numer, żeby można było wtorek pokazać go czytelnikowi. Podczas gali gazeta Nadnotecki Echa nagrodą dziennikarzy uhonorowała instytucje i firmy w geście docenienia ich zaangażowania i działań na rzecz lokalnej społeczności. Należy się wyróżnienie dziennikarzy tygodnika Nadnotecki Echa dla firmy Steyko za inicjatywę tworzenia klasy patronackiej firmy Steyko z bogatym pakietem edukacyjno-socjalnym i możliwością wsparcia rozwoju zawodowego, dającą perspektywę pracy w całej Europie. Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie za realizację programu PAT, czyli profilaktyka AT w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Uzasadnienie krótkie. Inicjatywa jest nowoczesną formą ochrony uczniów przed uzależnieniami. W naszym powiecie akcja ta dodała jeszcze wartości o kapitalnym znaczeniu. Pozwoliła zbliżyć do siebie młodych, utalentowanych aktorów, działających na co dzień w odległych, często środowiskach szkolnych. Uroczystość uświetniły występy wokalne i taneczne.